obliczu zagrożenia ze strony bolszewików marszałek Piłsudski zwraca się do Łotyszy z propozycją współpracy. 30 grudnia 1919 roku oba państwa zawierają sojusz. Operacja otrzyma kryptonim Zima i rozpocznie się 3 stycznia 1920 roku. Na czele dowództwa stanął generał Edward Rydz Śmigły. Oddziały polskie sforsowały zamarzniętą Dźwinę i uderzyły na Dneburg. Jednocześnie natarcie rozpoczęły siły łotewskie. Mimo iż walki toczyły się w śnieżnej zamiecie i przy temperaturze minus 35 stopni, garnizon Dyneburga został stosunkowo szybko pokonany, a oddziały 1. Dywizji Piechoty Legionów 7 stycznia pod Wyszkami rozbiły zdążającą na pomoc garnizonowi odsiecz. W Łotwie operacja ta do 1940 roku pozwoli zachować niepodległość, Polakom natomiast pozwoli skrócić front wschodni. Bitwa pod Dyneburgiem została upamiętniona tablicą przy grobie nieznanego żołnierza. W Dyneburgu natomiast istnieje tablica, która upamiętnia przyjazd marszałka Piłsudskiego do tego miejsca.